Czwartek. Piękny dzionek w Paradise City. Zobaczymy, co tym razem ta gra ma nam do zaoferowania, nie? W tym dniu. Co musimy zrobić dokładnie. To zielsko nieźle się rozrosło. Będę potrzebował czegoś super mocnego. Napalm to brzmi dobrze. Zobaczmy. To brzmi bardzo dobrze. Okej, do fabryki będziemy musieli iść. Najlepsza zabawka w tym roku. Mam nadzieję, że zostało im trochę na składzie. Okej. I steki na grilla Zrzeszenia Psychotycznych Przyjaciół. Nice! Gdzie to było? Chyba muszę pójść tutaj. Skoro wszystkie wozy w tym mieście to wybuchowe pudła, nie wiem dlaczego się tym zajmuję. Ale co złego może mi się stać na posterunku? Okej, tak. Zobaczmy. Okej, czyli w czwartek mamy do zrobienia następujące rzeczy. Napalm zdobyć, oczywiście w fabryce. Zabawkę roku, czyli Krotciego. Mięso dla naszych kolegów na grilla. Oraz zapłacić mandat. I chyba zajmiemy się na samym początku może mandatem oraz stekami. Mamy je najbliżej, także do roboty. Także lecimy. I dla osób, które oglądają to na YouTubku, nie było zbyt długo tych odcineczków z Postala, dlatego że mi dysk padł. I całą serię po prostu szlak trafił, nie? Także w tym momencie jeszcze raz sobie właśnie to na live gramy, żeby dograć to wszystko i żeby tą serię w końcu zakończyć. Bo dosłownie brakowało nam 4 odcinków, żeby to zakończyć, także głupio by było po prostu tego nie kończyć, nie? Nie tą seryjkę zostawić niedokończoną. Także lecimy. Dobra. Dobrze idę. Mógłbym sobie inaczej trochę pójść. Mógłbym na przykład pójść tędy, tamtą drogą i chyba byłoby troszeczkę szybciej nawet. Tak mi się wydaje. Na przykład chyba tą drogą jakbym poszedł, to chyba bym dał radę, chociaż jest jakiś ten. Tu jest chyba jakaś rezydencja kogoś. To może jakoś przez tą rezydencję przejść? Da radę? Czy nie zbyt? Oj, chyba nie. Chyba się zgubiłem. To są ogólnie demonstranci czy fani książek? Albo antyfani książek. Mniejsza, bo będą za chwilę martwi. Kurde, jeszcze mnie policja goni. No przepraszam, panowie policjanci, no zaatakowali mnie pierwsi. Proszę mnie zostawić, naprawdę. Jeszcze wojsko bo nie będzie miało nic przeciwko. Wojsko chyba mnie zostawi w spokoju, nie? To raczej sprawa policyjna jest. Chociaż to jest niby samo policja. To jest jakiś strażnik Teksasu. Także nie wiadomo, co to będzie. Dobra, jestem blisko tych steków. I teraz to jest po drugiej stronie, czy gdzie to jest? Zajrzyj do Mid-World. To jest chyba gdzieś tutaj. Teraz tylko pytanie, jak tu mam się dostać? Że tutaj mam wejść? Dzień dobry, ja po stejka przyszedłem. Tylko ta policja mnie dalej goni, no. O, dobra, jakaś cutscenka się uruchomiła. Ty, a ja to Lach. Może byś zaczął obsługiwać? Potrzebuję steki na grilla Zrzeszenia Psychotycznych Przyjaciół. Kicha. Muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. Założę się, że drzwi są otwarte. Czyli co, sam mam się obsłużyć, tak? Brzmi jak dobry plan. Także lecimy. Samoobsługowa kasa, samoobsługowy sklepik, to mi się podoba. Ale głośno, ała. Wow. Chyba nie takiego mięsa się spodziewałem. Chyba odkryłem nielegalny wybór mięsa. Czy tam wyrób, o, bardziej. Chyba odkryłem nielegalny wyrób mięsa, także niezbyt fajna rzecz. Ale no cóż, potrzebujemy stejków dalej, nie? Także chcąc nie chcąc, trzeba mieć nadzieję, że zostały jakieś normalne stejki, a nie te bardziej ludzkie. I że będzie można sobie poczęstować naszą ferajnę wesołą. Dobra, maszy po mordzie. Gdzie jest ten ostatni? Ej, bo mi ten jeden jeszcze zginął. A ty jesteś. Gdzie uciekasz, koleś? Bardzo przepraszam, ale czuję, że nachodzi mnie psychoza. Nachodzi cię psychoza, tak? No to może lepiej niech nie nachodzi. Dobra, trochę się uleczę. I czy ja mam iść? O, w ogóle jest apteczka, no tak. No typikal, no zużyłem apteczkę, żeby się dowiedzieć, że apteczka była blisko mnie. Kurde, typowo. Okej. Okay. O, kamizelka się przyda na pewno, też dobra rzecz. Także lecimy dalej. Chyba idę dobrą stronę, mi się wydaje, bo skoro oddałem tej kamizelki, to na bank idę w dobrą stronę. To na bank idę w dobrą stronę. Niemsko. Także dalej się przedzieramy przez tonę przeciwników. Okej, to jest jakieś leczonko dla mnie, także tutaj będzie kolejna chyba potężna fala. Nadchodzi fala, fala, fala. Dobra. Okej. Może sobie broń zmienię w sumie na jakiś... A, emeczka zawsze na propsie. Emeczka zawsze na propsie, bo to jest chyba jedna z lepszych broni w tej grze. Że naprawdę ta broń robi różnicę. A mnie wystraszył. Dobra, ilu jeszcze aż tu będzie? Już mi lepiej. Okej, troszkę apteczki. No chodź. Dobra, tam po lewej jest jeden przeciwnik. Zdjęty. Tutaj kolejny. Dobra, mamy chyba wystarczającą ilość shotguna, także może troszeczkę sobie teraz zmiana broni. Zmiana broni, żeby wiecie. A, to wszystko. No i z bani. Dobra, mamy steki. Także jedną z głowy. No tak, oczywiście policja jak zwykle spóźniona, na gotowe przychodzi. Ja już się pozbyłem tej całej konkurencji, a policja oczywiście zgarnia... Będzie zgarniała laury, nie? Za moją robotę. Typowo. Pikal policja, no. A podobałoby ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Typowa policja. No cóż. Zbyt łatwo być nie mogło. Wow. Halo. Czemu was tu tyle jest? Dobra, padł. Dobra, padł kolejny pan policjant wesoły. I padł, dobra. I padł ostatni pan policjant, także lecimy. Zgarniamy fanty. I czekamy na kolejnych policjantów z Miami, kurde. Ty babeczko, to jestem. Babeczka nieogarnięta. I na policjantkę. Patrzy się nie tą stronę, co trzeba. No, dobra. Małe leczonko. Bo to nie wiadomo, co będzie dalej. Oczywiście policjanci, co innego to mogło być. Ale dzięki sobie za emkę, przyda mi się. Dzięki za emeczkę, na pewno się bardzo, bardzo... Wow! Tu są antyterroryści chyba! Ale halo, to jest tylko nielegalny wybór mięsa! Czemu wy... antyterrorystów wzywacie? Nie rozumiem. Antyterroryści do masarni? Bez sensu. Tak troszeczkę. Dobra. Gdzie tu jest wyjście? Najważniejsza rzecz teraz dla mnie. Wow, 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 pań! W plecy mnie wali! Ale oni obrażenia zadają! Co jest? To jest potęga Emki. Naprawdę, to jest potęga Emki. Dobra. Trzeba się na baczności trochę mieć, bo to naprawdę... Nie powiem, zdają potężne obrażenia. Chłopczyki. Już mi lepiej. Także szybko stąd spadajmy. I kończmy tę policyjną prowokację. Spieprzaj pan! Jezus Christ, ale ta policja jest uparta. Panie, idź pan w ciul. Dobra, wychodzę. Zdobyłem co moje, to już nie muszę za mi się strzelać. Nie trzeba proroka, by zgadnąć, co się stanie, jak mnie następnym razem zobaczą. Okej, przyszedł na taki razie nam czwarty przeciwnik do... żeby na niego uważać, nie? Także w tym momencie musimy uważać na demonstrantów, na antyfanów książki, na rzeźników i na wsiurów. No cóż, liczba potencjalnych wrogów rośnie z dnia na dzień. To mi się podoba. A czemu ja tej... Moment. Co się wydarzyło? Czemu wszystko od początku jakby? No ja już to zrobiłem, także po co jeszcze raz? Drugą stronę poproszę. Dobra, to teraz tak, trzeba będzie policję zgubić. Na pewno, więc troszeczkę teraz może tutaj poczekamy sobie, aż się oni zgubią. Bo teraz przed nami jest zapłacenie mandatu. A nie wiem, czy to będzie zbyt inteligentną rzeczą. Pójście na posterunek policji z policją na karku. Chyba nie będzie zbyt mądre. Zdecydowanie. Także trochę sobie teraz poczekamy. Niech ta policja się fajnie zgubi i będzie po ogół, nie? Okej. Policja zgubiona. Także lecimy dalej. Teraz na posterunek policji, żeby zapłacić mandat. Jak na porządnego obywatela przystało. Dokładnie tak. Dzień dobry panowie, witam serdecznie. Ja tu jestem dobrym obywatelem, tylko sobie przechodzę. Nic się dużego nie dzieje. Więc proszę tutaj zachowywać czujność, ale nie w moim kierunku. Dzięki. Dobra. Chyba tędyk mam iść. Przecież nie jestem pewien 100%. Komisariat policji powinien być zgodnie z tą mapką. Gdzieś tutaj. Uwaga, zły pies. Że policja, czaicie. Aha. Okej. Nie chciałem tego robić. Zostałem do tego zmuszony. Dobry panie policjancie, ja to tylko zapłacić mandacik. A to chyba na nie tutaj jest. Ten komisarz. Ups. Ha. Śmieszna sytuacja. Bo chyba niechcący zabiłem Bogu winnego ducha psa. No cóż, zdarza się. Ale bez jaj jest ten komisariat policji w takim razie. No tutaj niby jest garaż policyjny. A gdzie jest policja? Tego to ja nie wiem. Może trochę dalej ona jest. Może w sumie za zakrętem będzie. O nie, to oni. Zostawcie mnie. Nie chcę z wami walczyć, naprawdę. Żyjmy w pokoju. No, chyba nie. Chyba nie tym razem. Tu jest hotel. Ej, bez jaj, jest ta policja. A, tu jest policja, dobra, znalazłem. Paradise Police Department. Także jesteśmy na miejscu. Broń nie mam wyciągniętej, także wchodzimy i zobaczymy, co nas tutaj czeka ciekawego. Wnoszenie opłat. Dzień dobry. Cześć. Hej, ja żyję po to, by dopłacać do funduszu emerytalnego drogówki. To będzie 300 zielonych. Ile? Ale się na ryj. Przykro mi. Czemu 300? Cześć. Żyję po to, by dopłacać do funduszu emerytalnego drogówki. Ja nie mam tyle kasy. Mogę was cię zabić? Mordę. Powinienem chyba poszukać skrzynki z książkami. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Chyba zrąbałem coś. Chyba coś zrąbałem. Czemu potrzebuję aż 300 zielonych? Kurde no, nie mam tylu. Dobra, schowajmy się i będzie trzeba będzie coś tutaj wykombinować innego, żeby zapłacić. Chyba będę musiał okraść normalnie ten, staruszki jakieś. Czy coś ten deseń. Dobra, to chyba w takim razie malusieńka zmiana planów, bo muszę sobie około $40 zdobyć skądś. Także może chodźmy po ten napalm na razie. No już do mnie strzelają, no. Ja dupię. Ledwo co się człowiek uleczył, a już do niego strzelają. Masakra. No ale no cóż, takie miasto. Takie miasto niestety nam się tutaj trafiło. Dzikie. Dzikie miasto. Też się zdarza, też się zdarza. Także jak mówiłem, idziemy sobie teraz po napalm, bo no te pieniążki troszeczkę mi pokrzyżowały plany początkowe. Więc trzeba będzie skądś zdobyć te $43, bo mandat kosztuje 300. Miejmy nadzieję, że troszeczkę w fabryce sobie co nieco zdobędę. Chociaż raczej wątpię. Wydaje mi się, że trzeba będzie troszeczkę automatów sobie ukraść. Także no tak to jest, nie? Po napalm. Że gdzie ja mam iść po napalm? Nie są w ogóle jakieś drzwi do tego. Do tej fabryki. No ja tak. Ja tu świeżak. Po napalm. Dobra, czyli tędyk. Czyli trzeba iść tędyk po napalm. I chyba tutaj po tych schodach, tak? Po napalm, dokładnie tak. Także dzień dobry, pani policjantko. Przepraszam, jeśli się pcham, ale mi się trochę spieszy. Wie pani, jak to jest. Także tylko dla obsługi. Dzień dobry. Siemka. Cześć. Dzień dobry, pani. Chciałbym kupić trochę napalmu. No, żeby wyplenić chwasty z trawnika. To będzie 300 zielonych. No chyba panią pogrzało. Nie będę, kurde, płacił 300 zł. Sam se dorwę ten napalm. Nie będę płacił za napalm 300 stów, znaczy 300 dolarów, bez przesadyzmu. Sam se go wezmę. I będzie fajnie. Masz jakieś pieniądze? Nie masz nic. A dobra, no to strzelanie znowu. Jak to zwykle bywa. Ale zanim strzelanie, to ja może tutaj mogę automaty rozwalić. I coś tutaj może wylecieć. Chociaż nie, dobra. Niestety. Dobra, może pan paść? Dziękuję. Kurde no. Bo strzelam, ja też mam broń, no i co? O! Dobra, trochę kaski zdobyłem. Także jest szansa, że może się uda ten napal i trochę kasy zarobić. Istnieje taka szansa. Dobra, może sobie zapiszemy giereczkę. Bo tu nie wiadomo. Pączka pan dropnął. Dobra, zawsze to coś. Zawsze to coś. Troszeczkę jedzonka też się przyda. Także teraz spróbujmy sobie tej może pójść. Ty nic nie dropnąłeś. Także jest mi z tego powodu bardzo przykro. Ale cóż, nie każdy musi dropić fajne rzeczy, niestety. Także... Tak, to jeszcze nic nie dropnąłeś. Chyba tutaj mam iść, a nie jestem pewny. Ale chyba jo. Dobra, mamy to. Mamy napalm. Pięknie. Czas się zabawić z panem napalmem. Oczywiście nie mogło być zbyt prosto, także ucieczka będzie utrudnioną rzeczą, jak to zwykle bywa. Ale no cóż, taki mamy klimat. No tak, bardzo inteligentny pan właśnie narzygał na ten. Na cały system. Jeszcze to pierdzielnęło. Bosko. Także teraz wielka ucieczka. O, ten szajs No i podejrzewam, że będę się palił, także rozporek w ruch pójdzie. Okej. Okay. Napiszę sobie grę. Tędyk nie, więc chyba pozostaje tędyk się jakoś wydostać. Do kanalizacji. Czy tutaj coś jest? O, apteczki, dzień dobry. Już mi lepiej. To mi się mega przyda. Dobrze, dobrze tutaj poszedłem. Ale jeszcze by się przydało ten, jakiś armor zgarnąć. No to w dół. Au, mój klawikord. Klawikord? Okej. Okay. Dziwnie nazywasz swoje przyrodzenie, kolesiu. Ale to kto lubi? Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle co ty. Dobra, weta mutkaj, gościu. Ja sejwuję dla naszego dobra. No i spadłem. No właśnie. No właśnie. No. O. O to mi tutaj chodziło. Żeby tutaj się dostać. Tam raczej się nie dostanę. Więc może tutaj. Raczej chyba tak. No oczywiście. Teraz powinienem skoczyć sobie na tą rurę po prawej. Z tego co tutaj widzę. I ruszyć dalej. Okej, okay. Teraz tylko nie da się podpalić. Będzie gitara. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle co ty. Dobra, weta mutkaj, koleś. Dobra, to trzeba teraz się obsikać. Żeby nie stracić HP zbyt dużo. Mimo tego może... Kurde, nie mam nic do tego, do leczenia się. Dobra, trudno. Znowu sejwujesz. Tak, znowu sejwuję. Ale on ma problem do mnie, ty. On ma do mnie ewidentnie jakiś problem. A nie, o co chodzi? Dobra, ty nic nie dropnąłeś, niestety. Ja potrzebuję dalej kasy, ja o tym doskonale zdaję sprawę. Co mam tutaj skoczyć teraz w ten wir, tak? No to ziup! Hopla, przepaść. Okej, okay, także mamy chyba już napalm skończony. Został jeszcze Krotchy i policja. Policja chyba sobie na sam koniec mi się wydaje. Także policja na sam koniec, bo ja potrzebuję, kurde, jakichś automatów. Żeby sobie kaskę pozarabiać troszeczkę oczywiście. Także teraz do Krotchy'ego, czyli tędy lecimy. Ok, także jesteśmy już sobie w galerii. I przyszła pora na zdobycie sobie Krotchy'ego i przy okazji tej kasiorki, nie? Bo dalej ta kasiorka jest bardzo ważna, żeby sobie ten dzień zakończyć sukcesem tak zwanym. Także zanim może Krotchy, to ja tutaj sobie bym znalazł jakieś automaty. O, na przykład takie automaty. Dzień dobry. I po prostu, jak każdy dobry, szanowany obywatel, A, dobra. To nie są chyba te automaty. Chyba nie są te automaty. Ja potrzebuję takie automaty z pieniędzmi, a nie z jedzeniem jednak. Mój błąd. Pomyłka. Także naprawdę... O, mam. Dobra, mam automat. Dobra. No, co do mnie strzelasz? Jaka agresja. Dobra, zostało mi jeszcze do znalezienia dosłownie $6. Także jeszcze jeden automacik i powinien raczej być to zrobione. Także nie wiem. A mogę sobie okradać kasy na przykład? Nie, kasy chyba nie mogę. Niestety, kas chyba nie mogę okraść. No cóż, próbowałem. Dobra, teraz gdzie jest ten Krotchy? W takim razie... Panie Krotchy, gdzie pan jest? Mamy to. Dobra, mamy Krotchy'ego. Ale zanim to nastąpi, to małe rozeznanie w terenie. Czy tutaj nie ma żadnego automatu? Ale chyba nie. Dobra, to lecimy. Dzień dobry, panie Krotchy. Siemano. Ty, maskotka, potrzebuję zły dotyk Krotchy'ego. Jesteśmy wyprzedani. I takie tam. Wal się na ryj. A może kupisz Larry'ego kreba? Mamy ich odpyty. Trzeba było miniaturkę zrobić, nie? Dlatego takie cięcie. Jezu, ile tych krabów tutaj jest. Kicha, wyprzedane. Za to mają do cholery Larry'ch. No i tak troszeczkę dużo tych larów mają. Chyba się nie sprzedaje ta zabawka. Ale zobaczymy, co tam na zapleczu mają. Bo wiecie, na zapleczu zawsze coś tam się może znaleźć ciekawego. Co tu robisz? Ja nic. Ja tu tylko przejazdem. Przepraszam, ała. O, mamy kasę. Dobra, mamy już na zapłatę tego. Policji. Także jest dobrze. Także Polary idziemy bezpośrednio dorwać. Znaczy zapłacić mandat za... Nie wiadomo za co w sumie. Po prostu zapłacić sobie mandat. Może F5 sobie kliknę. Okej, apteczka, kamizelka i jestem gotowy do działania. Okej. Tutaj emeczki mają, także sobie bardzo chętnie je zgarnę. Kaska dodatkowa. O, kosa nawet mają. Oj, to mi się podoba. Kosa zawsze na propsie. Okej, poszła spać panionka i mamy to, mamy Krotchy'ego. Ostatnia sztuka. Misja wypełniona z całą starannością. Ostatnia sztuka Larry'ego nam się trafiła. Także nice. Także teraz jeszcze będzie pojedynek z policją, bo oczywiście policja musiała się wpierdzielić. Bo nie byłaby sobą. Policja się nie wpiermandoliła w zabawę. Okej. Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka. Sporo tych policji jest. Tej policyjnej prowokacji. Będzie zadyma. A tam się pan policjant. Bardzo dobrze, kopcie tam. Cię dobije. Wow, 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 wow. Halo. Halo, policja. Dobra, nice. Okej. Dodatkowa kasiora, zawsze na propsie. Czy mam coś do leczenia? Mam coś do leczenia. To sobie zażyję. Dobra. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj nie zostawiłem żadnej apteczki. Bo tak kurczę... Mam strasznie mało HP. Zostawiłem pistolet tylko. No dobra, jakoś spróbujemy. Bo teraz pojedynek z Larrym. Czyli walczymy z maskotką, nice. Myślisz, że załatwisz Krotchy'ego? Znaczy Krotchy, a nie Larry, Jezu, sorry. To jest Krotchy. To jest Krotchy, a nie Larki. Także wybaczcie. Łe! Ej, czemu ja w ogóle nie mogę go dotknąć? Co jest? No coś potrzebuję. Żeby go rozdupić. Może granaty? Łap granata, Larry! A czy Krotchy? Jezu, co ja mam z tym Larrym? Dobra, granaty na niego działają. O fuck! Dobra, zostało mu 61 HP. Nie! Nie! Dobra, mamy to. Ale jeszcze trzeba uciec od tego... Dobra, pięknie, udało się. Od tej rakiety, co nam prowadzące, trzeba było uciec. Ale za pierwszy razem nam się udało. Nice. Także teraz co? Do domciu chyba, nie? Nie, jeszcze sobie zapłacić mandat. A to już będzie... Czysta formalność. Także lecimy. Ała, no już strzelają, no. Gnoje. Masakra. Ja tu przyszedłem rachunki płacić, a nie. Mater Dio, płacę rachunki, to mnie jeszcze strzelają. Co za życie. Dzień dobry, przyszedłem zapłacić ten cholerny mandat. Żyję po to, by dopłacać do funduszu emerytalnego drogówki. To będzie 300 zielonych. W mordę. 300 zielonych. Co do... $300 za zasrany ten. Czas do domu. A, dobra, przynajmniej koniec czwartku. 300 za mandat. Ale mogę, ale może będę same normalne, bo to jest taka szkoła dla tych, którzy się dużo uczą i nie będzie patologii. Oby, no oby. I tak właśnie kończy się czwartek. Dość hardkorowy ten czwartek, nie powiem, że nie. Ale spoko. Mam nadzieję, że znalazłeś zły dotyk Krotchy'ego. Nie uwierzysz, po ile chodzą w sieci. O tak, dostałem Krotchy'ego. O tak, z pewnością, kilka razy. Chcesz zobaczyć ten fajny dings, jaki dorwałem do niszczenia chwastów? Aaaa! Zniszczyłeś mój dywan, głąbie! Przepraszam, celowałem wyżej, naprawdę. Muszę ten szajs wykalibrować.